Sound of Freedom. Dźwięk wolności. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Pewnie części z was jest smutno, być może jesteście w szoku lub ogarnął was lęk. Jednak życie w strachu nie rozwiąże tego problemu. Żyjmy w nadziei i wierzmy, że możemy dokonać zmian. To nie jest film o mnie czy Timie Ballardzie, a o tych dzieciach. Steve Jobs kiedyś powiedział, że największą władzę ma ten, kto opowiada historię. Lincoln podziwiał Harriet Stowe za chatę wuja Toma, która zainspirowała miliony ludzi do walki z niewolnictwem. Sprawmy, by film Sound of Freedom stał się chatą wuja Toma wobec niewolnictwa XXI wieku. Choć film powstał już 5 lat temu, dopiero teraz trafił na ekrany, pokonując po drodze liczne przeszkody. Osoby, których nazwiska widzicie na ekranie, dopilnowały, byście mogli obejrzeć ten obraz. Nie mamy funduszy na promocję filmu, ale mamy was. Teraz to wy opowiecie historię, która przyciągnie ludzi na seans. Oglądanie filmów w kinie to inne doświadczenie. Przeżywamy to wspólnie, dzięki czemu ważne przesłania mogą się w nas głębiej zakorzenić. Sound of Freedom to bohaterska opowieść, lecz nie mam na myśli mojej postaci, a rodzeństwo, które próbuje się wzajemnie ocalić. To oni są tu bohaterami. Sprawmy, by ta dwójka i reprezentowane przez nią dzieci stały się najpotężniejszymi ludźmi świata, opowiadając ich historię tak, jak potrafi to uczynić jedynie kino. Przez te kilka miesięcy, kiedy film będzie w kinach, te dzieciaki mogą mieć większą moc niż przywódcy karteli, prezydenci i miliarderzy. Ten film może znacząco przyczynić się do zwalczenia handlu dziećmi. Jednak, aby się to udało, muszą go obejrzeć miliony. Wiem, że jesteśmy w kinie, ale wyciągnijcie telefony i zeskanujcie widoczny kod QR. Nie chcemy, by brak funduszy uniemożliwił komuś obejrzenie filmu. Dlatego jest program, za pomocą którego kupimy bilet tym, których na niego nie stać. Jeśli możesz, kup bilet innej osobie. A jeśli masz ograniczone fundusze, podziel się ze znajomymi darmowymi biletami. Pomóż nam roznieść po świecie dźwięk wolności i nadziei. I pamiętaj, dzieci Boga nie są na sprzedaż. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Rafael Film. Tłumaczenie Sylwia Kasiukiewicz. Czytał Jarek.